No i nic, wejście do miasta, do townu, city to nie jest, bo za małe. Lampy takie właśnie fajne są, zawsze mi się to podoba, bo mi się z Mad Maxem kojarzy. I tutaj wejście, po prostu asfalt się zaczął, cywilizacja. A kto rozpozna scenę z zegarkiem, którą przed chwilą nakręciłem, z jakiego to filmu, to jest niezły. Powiem tylko tyle, że ta scena w miarę dobrze odwzorowana była odwrotnością, w sensie takim metaforycznym tego, co było w filmie. Tu zrobiłem trochę na odwrót. Nie w sensie gestów fizyki, tylko w sensie sensu takiej metaforyki tej sceny z tamtego filmu, nie? No, więc jak ktoś sceny z zegarkiem wyłapie, to będzie super sprawa. Pozdrawiam, dam ze środka jakiś filmik później. O. Było to tak. Przyjdzie jeszcze czas na podsumowanie. Teraz czas na spróbowanie lokalnego trunku Tuborg. Zobaczymy, jak smakuje. Całkiem wdech. Tak jak powiedziałem, czas na podsumowanie jeszcze przyjdzie. Ale to jak wyląduję na wschodzie w Kangerslug. Na razie to tyle. Siedzę tu z miejscowymi, więc średnio tak trochę mówić samemu do siebie, ale ktoś zauważył, że mówię do kamery, więc wszystko jest. Pozdrówka z Sisimiut nad samym oceanem. Szczęść Boże, dzień dobry. 18 lipiec 2015 roku. Jutro mamy odlot na wschód, do Kangerslusuak. Dzisiaj jestem w Sisimiut. No, jestem na obrzeżach miasta, zawsze mnie to najbardziej interesuje. Ludzie mieszkają, w centrum już byłem, posiedziałem pod marketem, podładowałem baterię, to mi się udało. No i tu jestem teraz na obrzeżach, chcę pokazać, jak ludzie mieszkają. Więc zaraz to właśnie pokażę. Tak, tak dosyć na wysokości takie domy. Tu jakieś łodzie pod spodem. O, i tak właśnie, no jest, mówię, tak jak na obrzeżach i tak sobie tutaj ludzie mieszkają. Różne kolory domków, zielone, czerwone, niebieskie, ale niebieskie się wyróżniają, chociaż tutaj ich nie widać, ale tak jakby, o, a tam jest ten szczyt, na którym wczoraj byłem, proszę. Wygląda to z dołu, że jakby nie do podejścia, ale spokojnie. Trochę było takich fragmentów lewych, ale jak najbardziej ten. No ja się po prostu bałętam teraz po mieście, sprawdzając, co tu ciekawego do obejrzenia. No i mówię, jutro mam wylot o 13 na wschód, cały czas na Grenlandii i później do Kopenhagi, to znaczy 20 lipca. Dobra, jeszcze może później coś pokażę, jak się da. No, tak sobie ludzie tutaj mieszkają. Jak wszędzie na świecie. Tylko inaczej. Chciałbym trochę tak filmować i mówić, jak tu miejscowi przechodzą, no ale bez przesady. Dla mnie to jest nieprawdopodobne być w takim miejscu, odwiedzać wszystko coś, co jest bardzo wyjątkowe. Jeżeli człowiek tu nie żyje, bo taki widok. Ktoś taksuwa. Za te taksuwy to liczyłem, czy ktoś mi... A nie wiem, dwie, ktoś wcześniej spotkałem na szlaku. Mówiły, że sobie liczą, kuźwa, 400 koron za jakieś tam niecałe 10 km. Kuźwa, kosmos tutaj. Tu jesteśmy. By to powiedzieć, nie, Słowacja już droga, co to takie tanie, Ukraina, no. Chcę przez to... Tam, w sensie pozytywnym, bo tu są nieprawdopodobne w sensie negatywnym. Dobra, idę dalej się popołętać, co tu ciekawego w mieście pójść. Na dalekiej północy ludzie w piłkę grają, proszę zobaczyć. Stamtąd chyba wyszedłem, tak. O, jakoś to... No i tutaj z górki sobie maszeruję. Dzieciarnia. Nasze sobie grają. Pięknie. Co taki bole? Czy nie co to, tylko kto? Ta starszyzna. Oceniająca, jak się młódź rozwija. A ja idę jeszcze. To jakieś fajne takie domki ciekawe.
Piękny jest świat, jak się ma możliwość go zwiedzenia, naprawdę. Bardzo to doceniam. I tym filozoficznym akcentem na razie kończę nagrywanie i zobaczymy co później. O. Cóż, każdy ma jakieś tam, jakąś ma swoją zajawkę z podróży. Każdy ma jakieś marzenie, które chciałby zrealizować w podróży. Ja jak najbardziej blisko można, do Oceanu Atlantyckiego. Zaraz sobie tutaj biegnę palec. Widzę się słonej ślapy na górę na ocean. No dalej się już nie da wyjść, bo prawie wody zalewa. Mam już tylko Ameryka, proszę Państwa. Zanim Atlantyckie tutaj jakie wątki wysepki. Więc tak, jak wieje, a woda dopisuje. Woda mi się tu wlewa, to już mam więc może się uda go dotknąć. Uda się go dotknąć, ale zarośla. Przez te chaszcze dalej nie wejdę. Cyk. Próbujemy. No, paluszki można przywieźć. No, tak to jest. Sam kraniec południowo-zachodniej Grenlandii. Dalej to już tylko statek. Piękne wzgórza. Co by tu jeszcze? Aha, wszedłem sobie tutaj poprzez normalnie domostwa. Poprzez jakieś takie podwórka, jakby to na polskie przetłumaczyć. Nikt nawet uwagi nie zwraca. Jeżeli ktoś mi zacznie gadać, że jest multikulti, że każda cywilizacja to jedno i to samo, dajmy się, szanujmy, kurwa, nie ma znaczenia, to bzdura kompletna. Było robusów, to jest tak, że po prostu byłoby tak jak moskity, komary mnie tu atakowały. Zero jakiegokolwiek spokoju, a podwieźć, a to, a siam to oczywiście za wszystko płacze. A tutaj nie, tu jest tak, że tak jak w Polsce, no, tak jak w cywilizowanych krajach Europy Zachodniej, że chcesz, to masz, nie chcesz, to nie masz, nikt cię nie będzie tam nagabywał. Więc nie ma czegoś takiego jak multikulti, proszę Państwa. Bzdura kompletna, wymysł. Jeżeli ktoś to wierzy, to pożyteczny idiota. A jeżeli komuś za to płacą, to w porządku, to szybciej rozumiem. Bajerkę można wciskać. Ale najgorzej chcieć wierzyć naiwnie. Domy na wzgórzu. Komentarz musiał być, bo to jest fakt. To nie jest wyssany z palca, to jest fakt. Ludzie, poszczególne cywilizacje, kultury różnią się między sobą i różnić będą. Nikt z tego nic nie zmieni. Żadna polityka, żadna polityczna poprawność. Po prostu. Dlatego o tym mówię, bo jak tutaj jestem już długi czas, naprawdę nikt na mnie nie zwraca uwagi. Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy o coś zapytam. I to mi się podoba, bo tak zostałem wychowany w takiej kulturze, w takim kręgu kulturalnym i tyle. Więc ogrom oceanu. Stąd pozdrawiam. Strzeliłbym sobie tutaj nockę dzisiaj, bo okolica całkiem przyjemna. I to jest właśnie to w nawiązaniu do tego, co wcześniej mówiłem. Żaden problem w tej części świata, tej naszej kultury właśnie białej, łacińskiej, że mogę się tutaj walnąć, przespać, nikt mi żadnego problemu nie będzie robił, mimo że tu są zaraz te domki, podwórka, ludzie są. I ludzie mają to gdzieś w sensie takim dobrym, pozytywnym. No tylko, że teraz jest fajnie, bo jest godzina. O, zegarek się znalazł, filmowy. Ciekawe, czy tamta interpretacja, nie tamta, tylko tamta scenka, którą zaprezentowałem, ktoś odpowiednio dobierze do filmu. Jest za 15:05. Teraz jest w dzień. Jest miło, fajnie, ciepło, ale później może być kiepsko. Ale okolica piękna, więc mówię, plus jest taki, że można się tutaj rozbić. Zaprezentuję może jeszcze raz. O, właśnie tutaj. Ja bym sobie mógł sobie o tutaj rozłożyć kalimatkę, tylko że jest trochę skośno, no to po drugie, bo po pierwsze w nocy będzie zimno. No czyż to nie piękne? Piękne tutaj, o, widać jaka piękna woda jest. Nie wiem, czy to ujrzę. Czy taka, no, seledynowa. No, to by się było fajnie. Tu mam plecak. Taka skałka nade mną. No, trochę by się w pionie lekko spało, ale tam... Ale nie, odpuszczę, bo wiem jak będzie w nocy, jak ja w namiocie, kuźwa, gówno w puchu marznę. No, a tutaj są właśnie te ludzkie domki. No, domki są ludzkie. Więc sobie chyba daruję.
No nic, ostatnie podrygi oceanu, ostatnie moje doświadczenie oceanu. Czas wracać chyba do ludzi. Chociaż oni są tutaj blisko. Plecak kurna niewiele zależało, ale to dlatego, że w tym roku, tak jak już powtórzę, kiszę żarcie jeszcze tam mam. Starczy mi na 2 dni spokojnie. No to jeszcze jak przyjemnie się prezentują te domki. One stoją nad samym oceanem. Tak jak przed chwilą robiłem te filmiki ze skały, gdzie chciałem spać, tak pokazuję, jak one tutaj sobie zostały zbudowane. O, proszę, to dowód. Zachód, północ, ciągnie. Bardzo ładnie właśnie idę z totalnie nawalonym Grenlandczykiem i filmuję piękne widoki. O, właśnie się łapiemy na taksówkę, za którą on będzie płacił. Ale mam nadzieję, że tylko on. Nieźle, jest totalnie nawalony. Grenlandczyka do jego domu, chyba był pijany z tego co widzę. Ale bardzo gościnni są, to już druga taka sytuacja, raczej pierwszy raz w domu. Taksówkarz przetłumaczył, że mogę spokojnie nie martwić się o pieniądze, on tu wszystko zakupił i kupił mięsa, że mogę u niego spać. W ogóle coś nieprawdopodobna sytuacja. Ja wcale nie czuję się niepewnie. Ale ten. No tutaj tego. W bełku sobie siedzę, bo taka jest sytuacja. No po prostu szok, że coś takiego mnie spotyka, naprawdę. Później może uda się sfilmować z kolacji, jak mi pozwoli. Ale myślę, że nie będzie problemu. To jest Grenlandczyk, który mnie zaprosił. Thank you very much, really, thank you very much. I'm making movie for my family. I'm very grateful for you that you meet me. You met me. Hey, me, you, there? Family. Family, your family. Yeah. Your family. Your mother? Where, your mother? Father? Father. Father. Mama. Mama. No. Brother, sister? You, this uncle. Ah, okay. No, poczęstował mi piwem. Niesamowita sprawa po prostu. A tu? Kto tu jest? Kimi. You? Where? Where? Oh? Kimi. Ah, yeah. You should. Shot. Is it good? Father. Father? Ah. Father. Which year? Many years ago? Me, father. Your father. Father. Big polar bear. Polar bear, very dangerous. Me, father. Your father live? Live? Ah. Father. Yes. No to na piwko zaproszony zostałem. Super sprawa. Julie. Marco. Uncle? Who is she? Oh. From Denmark? No. Deutschland. Deutschland? Yeah. Ah. And dogs. Come here. Hey, what? Hey, coffee. Come here. Okay. Yeah. Okay. Coffee. Halt. Myślę, że rozumiem. No to dobra. Czas na piwko. Nie, no dużo piw, no kupowane. 3 aż. Water. Nie, Wasser. Wasser, yeah. It's good. Wasser is good. I to wszystko dla mnie tutaj. Ja pierniczę. Niesamowita gościnność, no coś nieprawdopodobnego. Cóż mogę powiedzieć, jeżeli przestać nagrywać.
Pantera nałożyć? Nie, my... Co? Ja, my. Teraz? After wash, wash. Teraz nałożyć? It's okay. Now? Yeah? Co, dobre? Yeah. Good? Good. Yeah, it's good. Good. Ah, yeah, yeah. For he. Oh, okay, yes. I will move like a guitar. I like guitar. I like guitar. Standard polski zegar bez światła. Show me, yeah. No, no, you don't. Me. Nie grasz? Nie grasz. Ah, okay, okay. So I try. Nie, no to teraz mogę już na spokojnie, bo jestem pod tak dużym wrażeniem. Gospodarz wyszedł na chwilę, Otto się nazywa. No, po prostu zaproś. Na ulicy, byłem nad oceanem, spotkał mnie. No coś tam mówił, no ale wiadomo, po gestach dało się wyczuć. I tam, że na zakupy do sklepu. I ja tak wyczułem, że może on by chciał, żebym ja mu za to zapłacił. Że no money, no, no, no money. Ale taksówkarz, jak nas wziął, mówi, żebym się nie przejmował żadnymi pieniędzmi, że mogę się u niego przespać. Zaproponował mi pralkę, żebym wyprał sobie rzeczy, że mogę spokojnie u niego spać. No i w ogóle na dzień dobry. Aha, chciałem kupić piwo w sklepie. Kobieta mi mówi, że jest ta godzina, już nie kupię. Ja mówię, jak to nie, że tego. Ja mówię, to kiedy, o której godzinie? No mówi, że w Mondak, że w poniedziałek. What? No ale no widziałem w takich skandynawskich krajach, mniej więcej, ale nie, że aż tak, no ale dobra. W razie gitara w domu jest, piwa zakupione, on mówi, że pić nie będzie, bo tylko kafi. No chyba, tak podejrzewam, że już jest trochę pijany i chyba wczoraj zaszalał, z tego co zrozumiałem. Dzisiaj ma dosyć, w razie to wszystko dla mnie. Teraz się robi mięso na gazie, na ogniu. Gitara jest, chęć, żeby było odegrane, no... nie wiem, Bogu mogę być naprawdę, nie wiem, brak mi słów. Bogu dzięki za to wszystko naprawdę, że czytałem o tej gościnności grenlandzkiej, no ale że aż tak. Nie wierzę, że to zbieg okoliczności, naprawdę super sprawa. No co jeszcze, no trochę nerwowe były te wcześniejsze nagrania, bo tak starałem się jego ukazać i ten trochę tak sztywno, ale teraz na spokojnie. No ale zależy mi na tym, żeby to wszystko ukazać, żeby to przywieźć do Polski i przedstawić, jak to wygląda nie tylko z tej strony takiej stricte turystycznej, ale właśnie z takiej... To jest właśnie przykład na to, że jak się zacząłem bujać nie w centrum, tylko po obrzeżach, to często najczęściej człowieka wtedy spotyka taka sytuacja. Nie pierwszy raz, no ta jest akurat wyjątkowa, ale właśnie na obrzeżach często można spotkać tego typu sytuacje. Doświadczyć tego typu sytuacji, nie? Dał mi jakąś kurtałę super grenlandzką. Nie wiem, czy ją wywiosę do Polski, czy ją mam zostawić, ale podejrzewam, że chyba może mój zapach, czy coś. Karol się na pewno się wykąpię za jakiś czas, tylko muszę się trochę tak tu ogarnąć, bo no człowieka nie znam, wiadomo, człowiek nie... jest trochę na końcu świata, nie wiadomo, czego może się spodziewać, ale ogarnę sytuację. W każdym razie taksówka zapewnił, że wszystko git. A to był jakiś młody chłopak, który spokojnie tam po angielsku mówił, ja coś tam wydukałem. No i tak jak pokazywałem mieszkanko. Aha, a ja tam będę szedł do góry, tu są schody. Tam już pokoik mi przygotował. W telewizji Ojciec Chrzestny 2. Jego rodzina na zdjęciach. Stół gotowy. No cóż więcej, okolica z okna. Tu mi pokazuje... Aha, w ogóle ma jakieś certyfikaty porobione. Tam po grenlandzku jest napisane, ale no... coś z motorem, czyli jakiś tam transport podejrzewam. Tu mi też jakieś urządzenie pokazywał, że pokazywał mi to, chwytał to coś i na ocean pokazywał. Tak jakby, no nie wiem, co jakaś sygnalizacja, ale nie bardzo kumam, o co chodzi. No nic, może się powtórzę, ale naprawdę Bogu tylko mogę być wdzięczny za takie sytuacje, jakie mnie tutaj spotykają, a tylko samo dobro, jak na razie. Pozdrawiam z domu Grenlandczyka o imieniu Otto. Jak go spotkam kiedyś na swojej drodze, na 100% zaproszony,
do mnie do domu i tak samo ugoszczony będzie. Po polsku, tradycyjnie. Pozdrówka, palce już nieobandażowane. Mięso się w garze robi. Takie coś zakupił. No ja nie jestem za bardzo ufny, no ale to... No w sensie, nie wiem, może źle trochę, ale to nie, no co mam powiedzieć, no... Nie ogarniam trochę sytuacji, jak to się mówi, młodzieżowo. Plecak tu pralkę mi proponował, nie ma na to czasu. No naprawdę, wszystko w jak najlepszym porządku, kurczę. Kolica z okna. Jedzie sobie samochód. Będę samochodem filmował. Zdjęcia rodzinne. Może tak bardziej pokażę w szczególe. O, tu jak to jest najlepsze, jak rozpruwają misia polarnego. Tego ojciec, tego co pokazywał. Ale bestia. Tutaj następne jakieś zdjęcia rodzinne. Tam widzę jakieś też biali ludzie są też, w sensie z kontynentu. Jest to może jakaś taka... Ale niesamowite jest to, że on coś tam po języku, ja tam po swojemu, dukam po angielsku. To znaczy, że angielski nie ma żadnego znaczenia, bo nikt tego tu nie rozumie. Ale z tego, ale się dogadujemy. No, tutaj do góry będę miał swoją mieszkankę. I oto kolacja z Ottem. Będzie grać. Mięso, piękne. A, z czegoś takiego nie jadłem. Uuu. To jest very nice. Zupa. No, bardzo gościnny człowiek, naprawdę. Ika, ja took again. Once more. Once again. Thank you very much. Jemy sobie razem tutaj kolacyjkę. Kurczę, no tylko Bogu dziękować za takich ludzi. No i w ogóle za samą sytuację. A to mówię ze schodków tego Grenlandczyka, Otto się nazywa, który mnie zaprosił. Mówię tak trochę ciszej, bo on już poszedł spać tam na górze. Raz pokażę, jak wygląda ten domek. No naprawdę niesamowity przypadek. To takie zbieg okoliczności się zdarzałem, że się pamiętałem po obrzeżach tego CC Muit. Nie w centrum, tylko po obrzeżach właśnie, gdzieś tak na boku. No i mnie zaprosił. Trochę źle wtedy określiłem człowieka, że jest pijany, no ale tak się zachowywał, nic nie rozumiałem, co mówi. Dla mnie było to takie strasznie super spontaniczne, że mnie zaprosił. Więc źle trochę to określiłem sytuację. Postawił mi te piwa, on sam nic nie pił, tylko kawę. Poszedł spać, zostawił mi mieszkanie i rób co chcesz. Jutro rano wstaję, ostatni dzień mój w CC Muit, jest 18 lipca. Zimna cholera, teraz doceniam, kurczę, jak to jest spać w cieple, znaczy doceniam, teraz czuję, jak to jest spać w cieple, kurde, nie wiem, sam sobie zadaję pytanie, jak ja wytrzymałem w tych chłodach w namiocie. No, ale jest w porządku. No, a to, co ponagrywałem, to pokażę. Brak mi słów na to, co mnie spotkało, super sprawa, naprawdę. No i tyle. Na podsumowanie, tak jak powiedziałem wcześniej, przyjdzie jeszcze czas na całej tej podróży. Jak na razie wszystko, Bogu dzięki, super, naprawdę. Psy tu wyją, bo ludzie trzymają, takie naprawdę, to widać te zimowe. Haskie czy nie haskie, nie wiem, ale to nie jakieś tam mieszańce. Przed chwilą tak wyły, teraz tego nie słychać, szkoda. No i tyle, teraz kładę się spać i jutro wracam na wschód. Aha, jestem teraz w tej części mieszkalnej, czyli kierunek kierunek południowy, a tam jest następna część północna, też mieszkalna. No jest centrum, nie? Czyli oni tak po prostu tu mieszkają, tam mieszkają i tak określić. Pokażę tutaj okolice, gdzie się zameldowałem, gdzie mnie ten pan zameldował. No, właśnie tak wygląda. To są te domy mieszkalne właśnie. Tutaj słupek taki, tam widać ten szczyt, na który się udało mi wdrapać. Ale źle to wygląda z dołu. To był ten drugi, gdzie chciałem, ale już mi się nie chciało. No i tam w oddali te piękne. O. Piękne ciągnące się wzgórza nad oceanem. Góry w zasadzie. Tak. No. Tutaj ten domek. Później pokażę na zewnątrz, tutaj wejście. Tam u góry będę spał. Taki trochę tutaj chaos panuje, ale to wszystko jest funkcjonalne. O.
No mówię tak po cichu, bo nie chcę budzić człowieka. A nie poszedł sobie spać i mnie tutaj zostawił. No. Dobra, to dobranoc, pozdrawiam. O, 19 lipca, Sisi miód powite zupełnie we mgle. Nic za bardzo nie widzę, muszę na lotnisko trafić. Jestem na górze miasta, ale nie wiem w którym. Znaczy mam iść na północ, ale trafiłem na koniec drogi i muszę chyba wrócić. W razie pożegnałem się z Otto, super sprawa, przespałem się u niego. Bardzo mu podziękowałem, tak jak potrafiłem. Jak on wszystko jest zrozumiałe. Nawet jak języka się nie zna, nie ona, nie ja. Wszystko spowite, tam jest ocean. I nic nie widać kompletnie, kurna. Muszę zejść na dół, tu chciałem zejść, ale jest koniec drogi właśnie, nie? Gdzie ten samochód. Dobra, więc kombinuję, muszę zdążyć. 13 godzina jest, koło 6 rano, grenlandzki kotek. W każdym razie tam spałem. Teraz jeszcze raz tu przychodzę, bo pomyliłem drogę. No cóż, jeszcze raz wielkie dzięki Otto, będę ci wdzięczny do końca życia za ten miły gest. A ja schodzę na dół, dobrze, o, grenlandzki kotek. Schodzę na dół, dobrze, wiem, że lotnisko jest w kierunku północnym, bo tu mi się kompletnie nie odnalazł. I tyle. I schodzę. Tutaj wszystko we mgle, nie? Widać. Nie no, pogubiłem się trochę, kurna, ta mgła blokuje wszystko. No mam kierunek północny, ale po prostu cały czas wchodzę w takie uliczki, które prowadzą do prywatnych domów. No i głupio mi się tak pamiętać o tej porze. No i kurna, nie mogę na tą główną drogę wyjść. Znaczy, jestem cały czas na jakichś drogach, ale one mnie prowadzą do... tych takich, o, na przykład tu wszedłem i kurna koniec. Tu znowu idę, ona jest podobna, wygląda jakby główna, ale jest podobna do tej, co przed chwilą wszedłem i tak mandruję. Kurde, no jestem na wzgórzu kompletnie, nic nie widać. Tej mgły się nie spodziewałem zupełnie. Dobrze, tak wcześnie wyszedłem, bo nie będę później panikował. Mam jeszcze takie pełne 4 godziny, a do lotniska mam około 10 km. Więc spokojnie, jakoś damy radę. Kościółek, szkoda, że we mgle go tak widać. Wczoraj jeszcze mogłem miasto pozwiedzać, ale jak byłem u Otta, to nie wypadało wychodzić, kiedy on poszedł spać. Sam siedziałem, więc sen, ale nic nie żałuję, bo nie ma czego. Dobra, mniej więcej jestem w domu. Tutaj szedł jakiś miejscowy, krzyczy do niego, airport, airport, rozkłada ręce, nic nie rozumie, więc ja też rozłożyłem ręce w geście, czyli w takim kształcie skrzydeł. A, pokazał, dobra. No i na mapie się zgadza, koło kościoła, tutaj mam iść na dół, w prawo, w lewo. I potem z 6 kilosów na lotnisko. Super. Jak już jestem w tym miejscu, to się nie zgubię. No szkoda, że tak we mgle. Ale mówię, nie ma co. Nie ma tego się wszystkiego, co się chce. Royal to tam. Greenland. No łodzie. No a tutaj na mapie widać ten charakterystyczny skręt prowadzący mnie prosto na lotnisko. No i tak, to jest port. Tylko, że kurna, nic nie widać. Trochę jak w Wielkiej Brytanii, co? No nie spodziewałem się tej mgły, naprawdę. No ale cóż, bywa. To jakieś fajne takie stateczki. No i nic, dobra, idziemy dalej. No jeszcze z drogi na lotnisko. Lubię ten przemysłowy klimat. Ja się na obrzeżach miasta. Trochę jak z filmu Grozy. Ale... jakoś mnie to fascynuje. No i tak się idzie. Mam nadzieję, że mnie to w ślepo nie wyprowadzi. Tak, cały czas. Kurczę, no nie widać w ogóle tego. Co miało po lewej stronie było widać. O, a tu nie wiem, czy to nie jest ten most na lotnisko już. Podejrzewam, że tak. Bo tylko jeden, jak z góry byłem, jak byłem na górze miasta, coś takiego przebiegało. Zaraz zobaczymy. No rano trochę taka panika. Kurna, bo to... wiadomo, mgła zejdzie, tylko nie wiadomo której, ale no kurwa, zaskoczony. Z tej godziny się nie powinno być żadnej mgły. Dobra, bo tu macham. O! Tak, to jest prawdopodobnie. Nieprawdopodobnie. Tylko na 100% most na lotnisko. No i
stąd właśnie, może z 5 km, czyli z palcem. No kurczę, nic, nic, a szkoda. No i tutaj znowu przemysł, ichne. Wchodzimy. No, mam trochę obawy co do dzisiejszego lotu, w sensie czy się odbędzie, ale nie, chyba za bardzo panikuję, bo mgła cały czas jest. Dzisiaj jest 23 dzień mojej wyprawy, 19 lipca. Powtarzam te daty, bo kurczę, tu się łatwo pogubić w tym, więc mi to pomaga. Jak widać za mną mgła, ale ja cały czas spałem w głąb lądu, więc tu chyba jest normalne, że tak nad oceanem się to unosi o tych godzinach. Jest 7 rano dokładnie. No nie, no tak po niebie widzę, że jest błękit, to mimo że jest mgła, ale od razu, ale już tak widać, że są jakieś takie przebłyski, nie jest zachmurzone niebo, więc pewnie musi zejść. No co, spijam wapno. No i cóż, no i cóż, drodzy rodacy, wygląda to trochę jak w ponurej Szkocji. Dlaczego ponurej? Takie stereotypowe myślenie, ale lubię stereotypowe myślenie. No i na mapie i na kompasie, bo tu kompas też używam. Wiadomo, że no, pomaga mi, bo na mapie jest północ, zachód i kompas identycznie mi pokazuje. Szedłem gdzieś 2 km północ i później wschód, zachód cały czas. Wschód. No i na zachód, więc kierunek mi się zgadza. No okolica taka upiorna dosyć. Jak widać. No, tyle widać, czyli nic. Dobra, chyba koniec karty. A jeszcze przed samym lotniskiem nie jest źle zrobić jedzenie. Nie wiem jak tam z gazem, jeszcze mi gazu trochę zostało, więc tego. Więc jeszcze troszeczkę zupek. Pasza powoli się kończy, ale spokojnie. Jutro jeszcze cały ponad 20 godzin muszę siedzieć na innym lotnisku, w tym Tanger Sulusuak. Ale jeszcze zupek chyba z dwie zostały, trochę mięsa, no trzeba z tego korzystać. Patrzę, wszystko jest ok, na szlaku do lotniska może, nie wiem, z 2 km niecałe. Jest godzina koło 8, więc spokojnie, nie? Się grzeje? Grzeje. No. Scyzory, który mi towarzyszy od... Kiedyś go znalazłem gdzieś, towarzyszy mi od tamtego roku. Tutaj też cała wyprawa na nim bazuje. Wszystko nim. I mieszam, i jem, i jako widelec, jako łyżka, no wszystko, nie? No i git, o to chodzi. Dobra. Kucheneczka się sprawdza naprawdę profesjonalnie. Można robić, bo nie ma wiatru, nie? To jest podstawa. Więc najważniejsze. Aha! Człowiek ma głupią naturę, kurde, tyle zobaczył, tyle doświadczył, jeszcze mało. Tu jest szlak na 360 metrów wysokości, tylko że jest mgła, kurde, podejrzewam, że jakby nie było, to bym leciał już. Żeby zobaczyć, wykorzystać wszystko, co się tylko da. No, jedzonko się robi, super sprawa. Pozdrawiam z tego pustkowia. Super sprawa, naprawdę. No, jest i lotnisko. Jak widać, początek pasa startowego. Sam początek tutaj. Nie jest duże. Tak, aż tego. No i budynek główny. Pół godziny stąd lotu, o godzinie 13:00 do Kanger Lusuak. Dzień
na wschód, no i stamtąd do Kopenhagi, a tam już będzie 5 godzin gdzieś. No teraz przy samej jakieś łodzie, no szkoda, bo widoki widzę, żeby były niezłe, ale kurczę, nic nie funguje co do słońca. Słońce jest, ale chmury są i mgła i nic nie widać. No to za parę dziesiąt, co gadam, za pół godziny mam wylot. Tak się prezentuje całe lotnisko w Sisimiut. Mgły się rozwiały, ale mimo wszystko samolot są rozwiane i prawdopodobnie już nie będzie. No i tutaj ostatnie spojrzenie na Sisimiut od lotniska, jakieś 6 km. Jeszcze jedno, które miałem wejść, jakoś nie wszedłem, bo już się nie chciało, że nie wyższy. Całe lotnisko. I teraz na wschód Kangerlussuaq. Jeszcze te mgiełki widać fajnie, się rozchodzą, ale rano to naprawdę za muła straszna była. No i z Kangerlussuaq jak dolecę, to... No, a ja pozdrawiam stąd. A, jeszcze taka sprawa, że... A, jestem to ignorant, kuźwa, jeżdżę. A to jest flaga Grenlandii, dzisiaj się złapałem na tym. Myślałem, że nie duńską mają, no ale nie, takie coś. Luftwaffe. Cały budynek. Właśnie mój samolot nadlatuje. Dosłownie za... Wyląduje za chwileczkę. Taką maszyną. Się będzie lecieć. Proszę Państwa. Za skałą. No, miałem namiot rozbity, ale jaja, kurwa, normalnie, on tutaj, o, poznaję to miejsce, tam to wszystko trzeba było przejść, kurwa, nieprawdopodobne, ależ to robi wrażenie, ja pierdziele, to wszystko człowiek nogami pokonał, dokładnie ten, ta dolinka, tam się zwało, o, ta, za tym jeziorkiem. Piękna tego świata. Się wody kolorem między sobą różnią. Tutaj ta wyżej położona jest ciemna, tamta taka seledynowa. Typowo. Ale ten świat piękny. Bo już to mówiłem, ale... Mniej więcej, kurczę, i ten człowiek ten kawał pokonał. Szok. No. Różnica wód. O, taką scenerię uwielbiam po prostu. Od razu pierwsze skojarzenie z filmem Her. Końcowa scena, kiedy uwielbiam Bukowski... taką scenerię, od razu mi się przypomina film Her. Końcowa scena, kiedy Bukowski jedzie ratować Bergera w wyniku jego nieodpowiedzialnego postępowania. I tak Berger trafił do Wietnamu, miał trafić Bukowski. Uwielbiam, taki amerykański klimat, pustynia. A jest to, no, Kangers. Czyli już wróciłem, doleciałem szczęśliwie z Sisimiut. Idę teraz zwiedzać miasto. Mniej więcej. Takie domki. Świetne. To ten amerykański transportowiec. On dostarcza towar pewnie do... Ale pięknie. Wow. Nieźle. Moja ulubiona sceneria, na podsumowanie przyjdzie czas, w każdym bądź razie co do Grenlandii, plan wykonany. Ze wschodu na zachód przeszedłem 250 km, jutro wylot, taśma mi się kończy, więcej nie powiem, więc mówię, podsumowuję w domu. A to jest moja ulubiona sceneria, dosłownie Nevada w Ameryce Północnej. To jest to, co lubię, naprawdę, takie pustkowie, spokojna mieścina.
pozdrówka. Szybka pozdrówka, bo się taśma kończy. A szkoda. Nie wiem, może to zboczenie, ale uwielbiam tą estetykę. Te słupy przy drodze, pustka zupełna. Słońce wali prosto w twarz, w miarę ciepło, bardzo ciepło, jak na ten rejon. I tak sobie iść asfaltem. Coś wspaniałego, nie wiem. Zboczenie, ale każdy jakiś ma, podejrzewam. Dobra, ciekawe kto go tutaj obsługuje, czy Amerykanie, czy tutejsi. No, samolot wygląda imponująco. Jakieś prace konserwatorskie akurat trwają. Okolica industrialna, to lubię. Na obrzeżach Kangers Lusuak. Obrzeża jednak, jak się okazuje, są dla mnie najbardziej wartościowe. Najbardziej piękne. O, tak sobie tutaj człowiek siedzi. Tutaj reperują Air Force'a. Kawałek widać. Droga, zero ruchu, nic, kurz, sucho, słońce. Piękne po prostu. Może się powtarzam. No, jestem w samym centrum Kangers Lusuak. Kangers Lusuak, zwanego z angielska Old Camp. Dawne domki pracowników amerykańskich, chyba z najmniej lat 50. tutaj pracowali. No i teraz prawdopodobnie jest to przez jakieś instytucje wykorzystywane, na miarę tutaj oczywiście Grenlandii. No i może ludzie też tu mieszkają. A, uparłem się, żeby tu przyjść jeszcze to pokazać, ale to już ostateczne takie nagranie, bo jestem stargany. No, tu chociaż mogę gdziekolwiek chcę. Idę na lotnisko spać, bardzo przytulna buda. W sensie pozytywnym buda, nie że jakoś negatywnie o tym mówię, tylko że bardzo takie malutkie, przytulne, fajne, nie ma żadnego problemu, żeby tam spać, więc właśnie tak zrobię. No i tam dalsza część tego old campu zwanego czerwone charakterystyczne budynki. Uparłem się przyjść, bo ważne to jest dla mnie, żeby wszystko już ukazać, jak tu człowiek jest, bo nie wiadomo, czy wróci. No, i tak wygląda old camp. Zostawię resztkę sekund na nagranie z samolotu. Moja podróż, spanie na lotnisku. Można się było wymyć spokojnie. Cisza jak, kurczę, na wsi. O to chodzi. No nic, pozdrawiam serdecznie. Aby do Kopenhagi szczęśliwie. Wszystkiego dobrego. Thank you. You're welcome. Thanks.